Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Właśnie stanęłam u progu zmiany. Dużej zmiany. Nie planowałam jej, ba, nawet o niej nie myślałam. Spadła na mnie jak grom z jasnego nieba, burząc cały mój porządek świata. Czasem jest tak, że masz rodzinę, pracę, mieszkanie i właściwie wydaje się, że jesteś szczęśliwy. Nie planujesz drastycznych zmian, jest Ci dobrze z tym, co masz. Jednak co jakiś czas pojawia się w Twoim życiu coś, co wywraca je do góry nogami. I co wtedy? Pada blady strach, najzwyczajniej w świecie zaczynamy się buntować, wściekać i irracjonalnie nie chcemy tego zaakceptować. Dlaczego? Bo do głosu dochodzi pierwszy etap zmiany – wyparcie. Tutaj największym problemem jest czynnik ludzki, gdyż kieruje nami zasada chciałabym i boję się. Z jednej strony ludzie chcą tych zmian, a z drugiej po prostu się ich boją. A przecież zmiany zdarzają się permanentnie. Niektóre są małe, inne duże, jedne są zauważalne, a inne nie. Wystarczy spojrzeć w lustro albo zastanowić się, czy nasze obecne poglądy są takie same jak te, które były 10 lat temu. Zatem czego ludzie się obawiają? Tym, co najczęściej przeraża nas w zmianie, jest lęk przed utratą bezpieczeństwa. Nawet jeśli sytuacja, w której obecnie jesteśmy, pozostawia wiele do życzenia, strach przed niewiadomym bywa na tyle silny, że powstrzymuje nas przed działaniem. Okazuje się, że ludzie lubią rutynę, codzienność i przewidywalność, a zmiana? Jak podaje słownik, to zastąpienie czegoś czymś innym, nowym. I jak powiedziała Trudy Canavan, jedyne, czego można być w życiu pewnym, to zmiany. Po pierwszym szoku do zmiany dochodzi drugi etap zmiany, jakim jest opór. Nie, nie będę nic zmieniać. Po co? Czy jest źle tak, jak jest? Ja wszystko wiem, znam, rozumiem, przyzwyczaiłam się. Nie chcę nowego, innego, może nawet lepszego. To nie dla mnie. Obawiam się, że nic już nie będzie takie, jak było kiedyś. Kto w ogóle wymyślił tą zmianę? Komu to przeszkadzało? Dodatkowo do głosu dochodzą Twoje emocje, które podsyłają Ci same negatywne myśli, które blokują możliwość racjonalnego myślenia i działania. Najbliżsi też nie są wtedy pomocni, bo widząc nas w tym stanie i martwiąc się o nas, cicho podpowiadają: czy Ty wiesz, co robisz? A może lepiej nie ryzykuj? Buntujesz się i mówisz: poradzę sobie i bez tych zmian. Nie chcę ich, przecież to jest bez sensu, bez celu. Nie! Zostaję tu, gdzie jestem i nie chcę tych zmian. Poczekaj. A może warto policzyć do 10, zrobić 5 głębokich wdechów i zacząć myśleć na chłodno. Może warto wyjść z szafy i zobaczyć, że to nowe za rogiem wcale nie jest takie złe. Może jest po prostu inne. Nie wiem, przed jaką Ty stoisz teraz zmianą. Czy jest to wzięcie kredytu, rozwód, zwolnienie z pracy, sprzedaż mieszkania czy awans? Ale kto powiedział, że będzie gorzej? Znam takich, dla których po rozwodzie świat miał się skończyć, a po czasie okazało się, że było to najlepsze, co mogło ich w życiu spotkać. Czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby pójść do przodu. I gdy okazuje się, że zmiana jest nieunikniona i nieodwracalna, powoli zaczynamy ją akceptować. Oznacza to, że wchodzimy w jej trzeci etap, w etap próby. Nadal ubolewamy nad utratą, ale zaczynamy słyszeć coraz więcej podobnych sytuacji i okazuje się, że da się to przeżyć. Obserwujemy pierwsze małe korzyści ze zmiany. Pojawiają się nowe możliwości. Właściwie to nie jest tak źle, jak na początku wyglądało. Najgorsze właściwie już za nami. Teraz zaczynamy się zastanawiać, co dobrego i nowego może przynieść nam ta zmiana. Snujemy już nawet plany na przyszłość i nie zauważamy momentu, kiedy to nowe staje się rutyną, a zmiana normą. Pojawia się czwarta faza zmiany – akceptacja. Akceptujesz zmianę z jej wszystkimi aspektami. Dostrzegasz pozytywy, rozumiesz korzyści. W głowie co jakiś czas słyszysz głos: i czego ty się właściwie tak bałaś? Rezultaty zmiany są widoczne i jak na razie trwałe. Do następnej zmiany. Ba! Zaczynasz się nawet łapać na tym, że myślisz: Boże, jak ja mogłam wcześniej tak żyć? Albo jak to było w ogóle przed tą zmianą? Dlatego uważam, że każda zmiana, nawet ta, której na początku się opieramy, może spowodować nasz rozwój. To właśnie uczenie się na własnych błędach pozwala nam wyciągać wnioski z naszych doświadczeń. Ludzie są różni. Jedni rzucają się na głęboką wodę,
Inni wybierają taktykę małych kroków, ale podejmują wyzwanie, jakie niesie nam życie, bo prawie zawsze zmiana otwiera przed nami nowe możliwości i nowe perspektywy. Może stać się źródłem energii, radości, szczęścia, zadowolenia z życia i potężnym wzmocnieniem. Może popchnąć nas w kierunku nowych zainteresowań albo odkryć w nas nowe pasje i spowodować nasz rozwój. Nawet wtedy, gdy punktem wyjścia do tej zmiany była bolesna lekcja. Ze zmiany zawsze wychodzimy silniejsi. Ja obecnie jestem po drugim etapie, ale miałam na nie zaledwie tydzień, więc nie miałam za dużo czasu. Moje doświadczenia powodują jednak, że mimo iż jak większość ludzi mam obawy, to nie boję się zmiany, bo wiem, że każda jest zawsze na lepsza, ale to widać dopiero z perspektywy czasu. Ciekawe, czy moja zmiana będzie miała szansę na kolejny etap. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, pozdrawiam i do zobaczenia w najbliższą Energy Boost środę.